Siemanko, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, moi kochani widzowie. Z tej strony Sharikan i dzisiaj razem z Hadesiakiem będziemy polować na anomalię Backrooms na skyblocku w Minecraft. I w dzisiejszym odcinku będziemy starali się znaleźć wszystkie 4 zaginione anomalie, które tutaj mogą się pojawić, oraz przede wszystkim spróbować przetrwać. Jeżeli takie odcinki wam się spodobają, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subika, żeby kolejne materiały was nie ominęły. A teraz zapraszam do materiału. Sharikan, słuchaj, czy już powiedziałeś, że jesteśmy w sekretnym poziomie Backroomsów? Właśnie nie mówiłem jeszcze, że jesteśmy w sekretnym poziomie. To jesteśmy w sekretnym poziomie Backroomsów Skyblock. W Minecraft. Tak. I słuchaj, już nas zaatakował jeden potwór, ale ty tego nie powiedziałeś i tu są straszne potwory. Mamy 4 straszne potwory, na które trzeba uważać. Dokładnie tak. Ale nie powiem ci. Nie powiesz mi. Dobrze, to są. Dobrze. Nie. Jest tu opis pewien w książce, ale jest po angielsku, tak, więc my tego czytać nie będziemy. Słuchaj, to powiem ci tak. Jedna z takich, myślę, że przyda ci się to, nie? Że jeżeli zacznie ci się kręcić w głowie, nie ruszaj się. To jest pierwsza podstawowa zasada. Okej. Okay. O, to tego nie wiedziałem akurat. A dalej się dowiesz już w międzyczasie. I to wszystko, co mi dałeś, jakie tipy? To jest wszystko? Tak. Aha. Dobrze, słuchaj, bo jako, że ty też jesteś bardzo mało rozgarnięty, jeśli chodzi o Minecraft i Skyblock, no nie, to dobrze, okej, okay, dziękuję. Dobrze, dobrze, to skoro tak nie jest, dobrze. Słuchaj, w skrzynce masz rzeczy do generatora kobla. Zrób go, a ja idę pozbierać jedzenie. Co? Nasiona arbuza generują kobla? Nie, lawa i lód. Czekaj, posadzę. W takim razie. I słuchaj, jaki jest nasz cel? Nasz cel jest wydostać się stąd. Czy nam się uda? Się okaże. A jeśli nie, to nie uda. Nie wyjdziemy stąd, umrzemy po prostu. Ale zauważyłem, że na innych... Co się dzieje? Będziemy otruci. Znów będziemy chyba otruci. Nie! Co to jest za jakiś rekin? Co to za wieloryb? Co się dzieje? Stałem się głodny mocniej na pewno. Ej, słuchaj, bo tu jest skrzynka z koniami i można się tam chyba dostać za pomocą parkouru. Tak jest, dawaj. Właśnie chciałem zostawić to tobie. Aha, no tak, bo liczyłeś na to, że spadnę. Zobacz, jaki ja jestem. O, konik spadł. Zwaliłeś konia. Jak się z tym czujesz? Ej. O ja, cię kamienny kilo w kamienny miecz. Sadzonki drzew mamy, kompas również i mikstura powolnego opadania, jakby się to miało komukolwiek kiedyś przydać. A z koniem co możemy zrobić? Możesz go ujeżdżać, jak urośnie. A to nie jest już wystarczająco duży? Kucyk, nie? Jesteś jesteś 50-letnim facetem i chcesz ujeżdżać kucyka. Cześć. Teraz już nic nie będziesz ujeżdżał. Mogę ci dać kilo, jeżeli chcesz, proszę bardzo. Bo zakładam, że... Nie, możesz kopać. Ręką? Możesz ręką, nie, tak? Kopać? Nie, chcesz ręką nie, kopać? Możesz, spoko, możesz kopać nie. Mogę ci dać sadzonką, jeżeli chcesz kopać sadzonką. Nie ma problemu. Innymi rzeczami, wiesz, słuchaj, na przykład. Ty się zajmiesz. I zauważyłeś, że tu mamy tu... Co się stało? Wyrosłem drzewo! I mi się wydaje, że tutaj ta dziwna budowla, ona nie jest naturalna. To jest kobol. I zakładam, że tu coś jest ukryte pod tym. Jak to tylko skopiemy. Na pewno coś musi być ukryte. Ja nie wierzę, że to tak tutaj jest po prostu postawione, taki klocek. Pomyślałeś, że to jest kamień? Ale czy coś pod nim nie ma, wiesz? Jakbym był w Backroomsach, to bym schował coś pod tym kamieniem. Okazało się, że jednak nic nie ma pod tym kamieniem. Czuję się oszukany. Czy możesz wykopać cokolwiek cobblestone'a stąd? O, patrz, widzisz, tu stoisz i kopiesz. Daj mi drewno, wtedy... ja ci zrobię siekierkę, chyba że lubisz łapką walić. Lubię wszystko. Łapką robić, tak. No bo musimy udać się na kolejną wyspę, wiesz, no bo to jest jak labirynt, nie? A jak się nie dostaniemy dalej, to nie znajdziemy wyjścia. Masz A my rację. Chyba nie chcemy nie znaleźć wyjścia, prawda? Oczywiście, że chcemy się stąd... Oj, kolejna anomalia, uwaga, rozglądaj się, bo gdzieś może się pojawić. O, no, zatruło mnie! Jest! To, na drzewie jest! Morda w drzewie! Klepaj ją! Albo nie patrz na nią! O kurde, bo mnie zabije! Ty! Na nią się patrzy, czy się nie patrzy w końcu? O co z nią chodzi? Miałem pół serduszka! Jak ją uderzyłem, to ona mi jeszcze dała ten inny efekt. Tak? O kurczę, to chyba źle zrobiliśmy. Trzeba było przeczytać tą książkę. Jak się obsługiwać z tymi anomaliami? To nie jest Dreamer. Nie, Dream jest zielony. To na pewno nie jest Dreamer. Ej, możemy zrobić kopaczkę i możemy rozbudować troszeczkę tą farmę, bo jakby nie było, mamy więcej w sumie nasion różnego rodzaju. A potrzebujemy więcej? Więcej tych? Jeżeli będą nas atakować inne anomalie, co zakładam będzie bardzo prawdopodobne, zwłaszcza na innych wyspach, to będziemy tracili życie. A może postarajmy Właśnie. Się nie zginąć. Zastanawiałem się, bo patrz Ej, tu. Pa! Świnki i krówki się zrespiły. Trzeba je naklepać im tam. To idź tam, rób. Zróbmy most tutaj po prostu. Co ty na Dobra, to? Patrz. Dream pyk, pyk. Dyn, 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 dyn. Dyn, 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 dyn. Wow. Już chciałem pochwalić, nie? Że wow, dobra, kozak, nie? Ja to tak wolno robiłem. Ale ja przynajmniej jakby doszedłem. Teraz na poważnie. Dyn, 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 dyn.
Dobra, teraz jest na poważnie. Gotowy jesteś? Dobra, ale to już do trzech razy sztuka, potem tak. masz blokadę. Idź, dostań się na tą wyspę, tam są trzy zwierzątka. Jest nawet mała owieczka, skąd się pojawiła. O, patrz, pojawiła się. Wydarzy? Anomalia, jest ciemno bardzo. Owielcie! Bardzo ciemno. Co mam zrobić? Piję, no nic, musisz mieć jedzenie, żeby przetrwać, żeby mieć serduszka. Wow! Jak głośno. Dlatego mówiłem o tym jedzeniu, a ty... A powiedzcie nam więcej jedzenia, jak nie potrzebujemy. Dobrze, to zrób sobie lepszą farmę, niech ci będzie. No gorszej się nie da chyba już zrobić. Ty, słuchaj, możemy, patrz, dam ci wybór, niech będzie, jako że jesteś podobno bardziej rozgarnięty, ale no... Mm-hmm. Słuchaj, możemy iść do opuszczonego domu, tak, villagera. Tak, to brzmi bardzo kozacko. Opuszczonej... Dobra, tam nie idziemy, bo tam już ma mieszkańców tamta wyspa. Widzę, idziemy tam, bo ja tak chcę iść tam. To a idź. Ja... Ale to trzeba wziąć i zbudować most, tak? Buduję. Bo budowniczy zawsze spierniczy. A nie szkoda nam drewna, nie powinniśmy zrobić ale z kobla ja płytek? No ale z półpłytek kamiennych ale drewno też łatwiej jest pozyskać drewno. Ja jestem profesjonalistą, jeśli chodzi o skyblocki, czy ty? No tak, nie sądziłem. Widziałem jak skakałeś, jesteś mega profesjonalistą. A co ma skakanie do bycie profesjonalistą w skyblocku? Tak. O, świnka przyszła, szybko zanim spadnie, trzeba ją zabić. Ona jest... Co? Musisz zbudować farmę dla niej, żeby później mieć drugą świnkę Pepe i wtedy zrobić jej farmę Pepe. No patrz ta głupia świnia, po prostu zaraz do lawy wejdzie, nie? Nie, tak nie będzie. Anomalia, nie będziesz, anomalia! Nie będziesz mnie wykorzystywał. Anomalia. O, co się za wydar? O kurde! Na niego się patrzy, czy się nie patrzy? On mnie zaraz zabije, tak? Usechł! Uschłeś? Jak uschłem? Uschłeś jak paprotka! Przecież pada! Ja nie mogłem uschnąć! Co za skamowa! Słuchaj, musisz mnie osłaniać, nie? Dobrze. Patrz, największym problemem są szkielety. Musisz jak najszybciej zabić szkielety. Wiem. Ogarniam, pamiętaj, tak, jestem presem. A powiedz mi, po co mi kompas? Co daje kompas? Może wyjście! Może? Ty, faktycznie. Może to jest wyjście. Może są wyjście jakieś zaznaczone tutaj. Dobra. Magiczne drzwi albo coś. Gotowy? Tak, wbijamy się! Go, wchodzimy, wybijamy wszystkich! Ty, szkielety! Myk! I za drzewo, pięknie, teraz schowany. Pyk, znowu uderzony, schowany. Pych, porobiłem go. Tu jest drugi! Łapaj go! Przyjąłem strzałę za ciebie. Uważaj, creeper. Ej, tu w ogóle dużo drewna jest, także koks. Jest, dzięki temu będziemy mogli dostać się do wyjścia może. O tak. Idziemy, wchodzimy tutaj, ale uważaj, bo tu... lewym, ja ty prawym... Okay. Łóżeczko! Myślałem, że skoordynujemy ten... To... Co tu jest? Zaklęta łopata! Czekoladowe ciastko, ty! Siekiera magiczna, żelazo, będę mógł zbroję sobie zrobić. Iron miecz i sikiera. Oh my god, ile rzeczy. Ej, możemy polepszyć naszą produkcję tego. To się nazywa cobblestone'a. Znalazłem jeszcze jedno wiaderko lawy. Ej, ja chcę spanko. Nie, no i super. Ja śpię. Śpię. No i tak. O, to tu jest. Gdzie ty jesteś? Jaki on jest duży! O, żyje pół serduszka! Nie, drugi. O, ciastko dałeś, fajnie, dziękuję. Dzięki, że się przyjąłeś moimi... Co miałem powiedzieć, czekaj. O nie, Hasiek, tylko nie umieraj mi tutaj, nie, bo byłaby szkoda. Ej, bo tu jest jakiś ten, kogo Jumbo patrzy na ciebie. Co to jest za villager? To jest wiedźma, ona mnie zatruła, ona ma bardzo toksyczne relacje na mnie, więc musisz ją zabić. Myślałem, że to ty jesteś. Tylko tak myślę, co ty tak dziwnie wyglądasz, nie? Dobra, gdzie pokazuje kompas? Kompas pokazuje, żebyśmy szli w drugą stronę. Dokładnie stamtąd, skąd przyszliśmy. Śmieszne będzie, jak będzie pokazywał na ten nasz res po prostu. Ej, ja mam tyle rzeczy, że ja muszę tam wrócić i zostawić to w skrzynce. Czy możemy zabić już tą świnię? A zrobiłeś farmę świnek? Nie zrobiłeś. Nie, ale jest jedna świnia, tak? Jedna świnia równa się jeden kotlet co najmniej. A może dwa? Są dwie świnie przecież. Aha, no to rozmnażaj je. Pomóż no to... wskaż im drogę. Masz marchewki, to rozmnóż je, halo, no nie trzeba cię Minecrafta muszę uczyć. Patrz, ile rzeczy tu jest fantastycznych. Weź posadź te drzewa, rozmnóż je, tam masz mączkę kostną, wszystkie inne takie rzeczy, jakieś magnomowe kremy. Ja mam bardzo dużo tych, my możemy iść dalej, na kolejne etapy. No dobrze, no to idziemy, lecimy z tematem, kurde, dobra, do przodu, buduje się, uciekamy z Begrusu. Dobra, tam budujemy, papyk. Co tam jest? Tam jest jakiś, no tam w sumie nic nie ma za bardzo, ale może znajdziemy chociaż skrzynkę. No i czemu na farmie to zrobiłeś, ty masz roz...
rozum i godność człowieka? Godność nie mam, jestem youtuberem. Ja przecież podeptamy sobie swoje własne sadzonki, które tu posadziliśmy. Nie, to była akurat twoja farma. No, to co, nie szanujesz mojej farmy? Tak, nie szanuję, bo ty mnie nie szanujesz. Tu jest kopalnia! W sensie, że można zejść niżej i coś wydobyć? O, czekam na ciebie. Może diamenty znajdziemy. To co, nie szanujesz mojej farmy? Jak to mały ja? Co to jest za takie czorne dziadostwo? Jak osioł, on chodzi pod teksturami. Ej, czy widzisz to samo, co ja tam? Tam jest odwrócony dom! O nie! A to tam jest dalej z tego znacznie więcej. Czekaj, coś co jest? O! Rekinen! Rekinen! Pogłaskaj go! Nie, nie można. Dobra, to już wiem, dlaczego się nie podchodzi do tych. Rekinen jest złe. Słuchaj, wchodzę. Poczekaj na mnie. Co tu mamy? Nie ma nic. Rekinen, pogłaskaj go. Czekaj. Co to jest za pochodnia magiczna? Niebieska. To może być pułapka. Gówno, tam chcesz po prostu zabrać te rzeczy, żebym ja nie mógł, tak? Nie, naprawdę myślałem, że to może być pułapka. Dobra, jestem niżej. Czekaj, a tu trochę... O nie, jest trochę żelaza, dobra. Okej. Gówno, chodzimy niżej. Coś też miałem tu, no. Była skrzyneczka. Coś tu miałem. Zostawiłeś najgorszy shit, tak? I to co, cała kopalnia? Wypływamy. Tak. Okej. Okay. Cyk. Nice. Ty, to musimy iść do opuszczonego domu. Może tam będzie wskazówka. Znaczy odwróconego domu. Może tam będzie wskazówka, gdzie będzie wyjście. Okej. Okay. A tam? W tamtym zamieszkajemy. Wygląda taki sympatyczny jest. Ale tu w ogóle jakieś macki wystają z ziemi. Widzisz to? No właśnie, dlatego ja się boję tam iść. Dlatego? Ej, chodźmy tam. Idziemy do odwróconego domu najpierw. Musimy gdzieś noc przeczekać. No kurde, ale ty to dziwnie budujesz tak po skosie. Masz na pewno wystarczającą ilość tych desek i wszystkiego? Jeszcze jak? Okay, jestem dobra. Przygotowany, słuchaj. Dobra, wbijamy na chatę. A z czego ten dom zrobiony? Czemu jest taki czarny? W środku jest... Jest pusty. Nie ma nawet skrzynki. To była jest udana pusty. Ekspedycja. Bardzo dobrze. Czekaj, a może to jest taki bait tylko? Tak? I skrzynka będzie tu, tu. Aha. Jest tak ciemno, nic nie widzę kompletnie. Nic nie widzę. Ojejku, co jest? Wieloryb? Nie? Nie wiem. Nie, buzia, buzia, jaki wieloryb? O, to jest buzia. Widzę buzię w tym tęczu. Buzia jest. Strzelę w nią. Buzia, buzia, idź sobie, uniknęła, dobra. Uniknęła mojej strzały. Jak tu jest ciemno, ja bym stąd wyjść nie mógł. Idziemy tam? Chodźmy tam. Gdzie? No tam, tu. Tam, gdzie są macki? Tak, chcę chociaż jedną ja taką wiem, wyspę. Ja chcę iść tam, gdzie są macki. Ja chcę chociaż jedną wyspę zwiedzić, gdzie są macki. Ja wiem, że ty jesteś furasem, anime i te sprawy, ale tentakle od razu. No to jest najlepsza część tego wszystkiego. Tu jest owca jedna, druga. Ty jest dziura. Złoże, złota i wungla. I creeper na dole, tak żeby czekaj, nie było łowię rybki. Łatwo. O, złowiłem! To nie jest rybka, to jest creeper. Uchowa. Z czego te macki są zrobione? Jak myślisz? Z jakiegoś czarnego gówna. Weźmiemy to, zrąbiemy. Potrzebuję do badań. Oj, poleciał w cholerę. Tutaj na dole można próbki pozyskać, słuchaj. Ej, żelazo! Żelazo, dużo żelaza! O matko! Właśnie ja mam dużo żelaza, muszę je przetopić w końcu. To jest ten sam surowiec, który jest... ten dom jest zrobiony, więc to ma jakieś powiązanie. Ten dom odwrócony, z mackami. Wiesz, co to znaczy? To jest fuszerka. To jest budowlana fuszerka po prostu. Ej, ja jestem debilem. Kopię złoto kamiennym kilofem. Brawo. Złoto ci jest niepotrzebne. I się zastanawiam, czemu mi nie wypada złoże. Może nie zawsze wypada. Po prostu wykopię kolej. Dobra, idę tym mostkiem i idę do domku naszego, ale nie tego przejętego, tylko i tego naszej początkowej bazy. Oj, bo jest jeździec! Jeździec jest na koniu! Pomóż mi tu! No nie. O, ale odrodziłem się w tym domku, w którym chciałem być. Super. Nie chciałeś być w nim. Weź dwa łóżka i chodź na naszą wyspę. Dobrze, dobrze. Zrobiłem nam... Ptaszek. Chcesz obok siebie łóżeczka? Oczywiście, że chcesz obok siebie łóżeczka. Oczywiście. Super, chodź. No co to moja no to strona była? A myślałeś, moja że postawiliśmy to drugie łóżko już nie pod daszkiem. Myślałeś, żebym zmógł, tak? Faktycznie nie trafiło. Dobrze, gdzie pokazuje kompas? Kompas pokazuje mi, czekaj, przebiegnę się. No nie uwierzysz, on pokazuje naszą bazę. Jak biegam w kółko, to cały czas się w prawo obraca wskazówka. O nie, jesteśmy w nieskończonej pętli bakrumsów. O nie! Czyli tak naprawdę wyjście stąd było zawsze tutaj, tylko trzeba się pod tego dyrta. To po to były te łopaty. O to chodzi, trzeba było... Kop w dół! Nie, to jest głupi pomysł. Nie dam się nabrać na to. Co, za kogo ty mnie masz w ogóle? Dobra, możesz wybrać, w którym kierunku pójdziemy. I będziemy się trzymali tego kierunku cały czas, aż znajdziemy odpowiednią wyspę, żeby stąd uciec. Pomysł. Tam był dom, widziałem go. Patrz. Ładnie. To jest bardzo niebezpieczne, nie róbcie tak w domu, dzieci. Ej, coś widziałem po prawej stronie. Coś jakby tam kapało czarnego takiego. No, nie róbcie tak w domu. Żaden youtuber nie ucierpiał podczas nagrywania tego odcinka, poza Haśkiem.
Ej, tam jest faktycznie jakieś zejście, jakaś jaskinia, coś. No musimy się tam dostać. Czemu te zwierzęta są pod teksturami? Ja się pytam i tylko głowę im wystają. To są naprawdę jakieś dziwne anomalie. Ej, ej. Nie patrzę się, nie patrzę się. La, 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 la. Nie skąd patrzę się. Znowu ten. No pojawił mi się na morcie. To on zawsze ciebie atakuje. Najlepsze jest to, że mi nic złego nie robi. No oprócz tego, że hałasuje mocno, nie? Jak Krystyna z gazowni. Mamy oczywiście kopalnię pełną skarbu. Ja bardzo nie lubię. Ale pitki kilof z tym kilof w boku. Wędka niezniszczalności. Wiesz, że ja mam to całe żelazo, 35 sztuk i dalej go nie przetopiłem w ogóle. No bo nie potrzebujemy, żeby przetrwać. Jesteśmy takimi super prograczami. Mam płomienne różdżki. O, i mam żelazny miecz. Ale wiesz co? Mam wrażenie, jakbyśmy już byli na tej wyspie. Tu, 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 tu. Mam déjà vu. No bo mówię, że ona wygląda tak samo, nie? Ale tak... Jeden diament znalazłem nawet. Holy shit. No to koksuwa teraz jest ogólnie, nie? Dobra, teraz się stąd wydostać tylko. Ej, ale wiesz, że backroomsy są teoretycznie nieskończone? W sensie one są ogromne. A co jeżeli te wyspy, one są nieskończone? W sensie, że jest ich nieskończenie wiele? Tak. I w pewnym momencie zaczniemy... Ty patrz, cały tam czas... coś jest. To dużego, płaskiego. A co jeżeli to pewnie ziemia? Ciśniemy tam. Możliwe, że tam się znajduje jakiś portal albo coś. Ucieczka albo wyjście, stąd. Albo ściana. Albo już zwariowaliśmy oboje. Ty patrz. To jest dom w powietrzu, albo to jest drzewo jakieś dziwne, magiczne. To albo jest to jest coś znak. Dziwnego. To jest znak, to jest billboard. To jest billboard. Czyli tu jest miejsce na twoją reklamę, sponsorze tego odcinka. No takie... Co to ma być? No nie wiem, myślałem, że to jest moja nowa nadzieja na lepsze życia. Oho, ej Hasiek, bo mi... gdzie ty jesteś? Pokażę ci magiczną sztuczkę. What? Hasiek! Wieloryb się pojawił. Ale nie kojarzę wielorybów, żeby były w backrooms. A gdzie jest Hasiek? Teraz jestem głosem tylko w twojej głowie. To była ta magiczna wieloryb sztuczka? Wieloryb zabrał mnie z sobą. Zeżar, Haśka. Cholerny wieloryb. Jestem teraz wymysłem twojej wyobraźni. Tak? Bo tak, tak. Jakby mi się wydaje, że ja cię widzę. Ale to może być oczywiście Fata Morgana. Albo dobra, mi się tam nie znasz się.